TVB24. Jak tutaj wspólnie widzimy, część z tych drzewek, które niedawno zostały posadzone, te drzewka już są niektóre połamane. Wiatr tego na pewno nie zrobił, zrobili to ludzie. Czy sądzi pan, że ten monitoring, który tutaj funkcjonuje na rynku, on coś daje? No na pewno daje i na pewno odstrasza trochę tych ludzi, tych wandali, ale sądzę, że powinno być jeszcze to zaostrzone i mocniej to stanowczo postawione. I karane rosną, oczywiście, ktoś powinien to śledzić i wyłapywać tych ludzi, bo to można ten wizerunek w tej telewizji czy tam w tym monitoringu złapać, nie? No bo po to zostało zainstalowane. Jak pan sądzi, kto to robi? No bo to jest, no moim zdaniem, jest to szczyt głupoty. Nie wiem, no to miasto ktoś chce upiększyć, a ktoś to po prostu ułamie. To są młodzi ludzie, którzy wychodzą z dyskotek. Tak ja, takie moje odczucie jest, nie? No dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zdrowia życzę dużo. Wzajemnie, dziękuję. Dzień dobry, TVB24. Można minutę pani zająć? Nie mam czasu. Dziękuję, miłego dnia. Dzień dobry, mogę panią minutę zająć? TVB24. Ja mam do pani taką prośbę. Panie się opiekują tymi drzewkami, jak widzimy. Mimo że rynek jest monitorowany, są kamery, niektóre z tych drzewek są niszczone. Jak panie myślą, kto to robi i dlaczego? Myśmy na swoje oczy widzieli, jak jeden myliniarz niósł. Kazaliśmy zostawić, on nie zostawił, no i poszedł sobie, nie? Aha. No to czyli już mamy jedną odpowiedź. A proszę powiedzieć, czy pani zdaniem to pomaga, że ten rynek jest monitorowany, że są kamery, że jest mniej zniszczeń z tego powodu? Ja nie wiem, bo moim zdaniem to powinno być kamerowane i to powinno gdzieś być, a jak tego to nikt nic nie wie, nie? Czeski film. Czyli jest kamerowane, ale niewiele to daje, tak? Niewiele to daje. Dziękuję bardzo, miłej pracy. Dzień dobry. Możemy pani minutę zająć? My robimy taką sondę na temat tego monitorowanego rynku. Czy pani wie o tym, że nasz rynek myśli po prostu jest monitorowany? Są tu kamery, słyszałam, które filmują. Tak. I mimo wszystko, tak jak tutaj pani widzi, bo my tutaj, to nie jest jedyne złamane drzewka, ale tutaj się ustawiliśmy. Mimo tego, że są te kamery, tutaj jednak dochodzi do dewastacji, są łamane drzewka. Jak pani sądzi, dlaczego? No właśnie nie wiem, dlaczego z głupoty, bezmyślności i nie mam na to słów po prostu. No, także większa jakaś, ja wiem. Może wzmożony ten monitoring, może jest go za mało, żeby wyłapywać tych wandali. No bo tak, jak to nazwać? No właśnie, no bo jest monitoring tutaj, no. Właściwie wszyscy o tym wiedzą. Nie odstrasza, prawda? No, no a rzeczy takie się dzieją. No. Dziękuję pani uprzejmie. Dziękuję.